Cześć, z tej strony Oskar i zapraszam dzisiaj na kolejny retro odcinek, a dzisiaj chciałbym opowiedzieć, pochwalić się nowym nabytkiem, takim tutaj retrogratem, retro sprzętem, który sobie kupiłem. Właśnie to jest to, co tutaj mamy. Jest to radio Unitra Diora Amator 2 z lat 70. 80. Za chwilę je przestawię troszeczkę, żeby bardziej było, lepiej było widać na podłodze, żebyśmy mogli się przyjrzeć dokładnie tutaj temu sprzętowi. Czym się charakteryzuje to radio? Po podświetleniu, po włączeniu właśnie ma takie zielone, fajne podświetlenie i jest klimacik właśnie lat takich 70-tych, 80-tych, zupełnie jak w Polonezie w Borewiczu też zegary podświetlają się na taki sam kolor zielony, także taki fajny bajer. Przestawię to teraz na podłogę, podłączymy sobie do kolumn i obejrzymy ten sprzęt z bliska. Pokażę Wam wszystkie przyciski, włączniki, tutaj możliwości, funkcje, również z tyłu wejścia i na koniec sobie puścimy jakieś radyjko, jakieś muzyczki posłuchamy. Także zapraszam do dalszej części filmu. Oto nasz sprzęt widziany z bliska. Tak jak mówiłem przed chwilą, to podświetlenie robi tutaj wrażenie, więc po prostu włączmy to sobie. O, proszę zwrócić uwagę, jak to fajnie na zielono się podświetla ta tarcza tutaj z częstotliwościami. No, obejrzyjmy sobie ten sprzęt. Udało mi się również zdobyć ostatnio taką oto oldschoolową wieśniacką antenę z lat, no nawet ciężko powiedzieć z jakich lat, no prawdopodobnie 80 lub 90. Dostałem ją za darmo na serwisie, na grupie Uwaga Śmieciarka Jedzie, Grodzisk Mazowiecki, po prostu jedna osoba to miała do oddania za darmo. Pojechałem, odebrałem, naprawiłem, ponieważ tutaj te antenki były oderwane, po prostu oderwały się od plastiku, więc je tak prowizorycznie naprawiłem, przykręcając tutaj do obudowy od spodu, ponieważ cały ten plastik od spodu był połamany, więc po prostu zrobiłem jakieś takie podkładki zwykłe z plastiku i tutaj jeszcze zaraz Wam pokażę, jak zrobiłem małą przeróbkę, ale do tego może za chwileczkę przejdziemy. Najpierw jeszcze tutaj wróćmy do tego radioodbiornika. No, jest logo Unitra Diora i jest to model, tak jak wcześniej mówiłem, Amator 2. Były różne warianty tego radioodbiornika i tak jak mówiłem, było to produkowane radio w latach 70. i 80. W internecie znalazłem informację, że od 1975 roku do 1985. Być może te daty były inne, być może się nie zgadzają, ponieważ w PRL-u raczej za specjalnie nikt za to nie odpowiadał, nikt o to nie dbał. Więc jeśli podałem tutaj błędne daty, to możecie mnie w komentarzach poprawić. I były różne warianty, no, różne modele. Podmodele, można powiedzieć, tego Amatora 2. Za chwilę z tyłu obudowy pokażę dokładny model tego odbiornika. No, czym się różniły? No, były tutaj jeszcze dodatkowe chyba tam różne przyciski dodane albo odjęte. Różniło się tym, że późniejsze modele miały podświetlenie tutaj tarczy na pomarańczowo. Była też srebrna obudowa zamiast czarnej. Co jest jeszcze fajne w tym radiu, że ma taką właśnie okleinę z góry, jakby drewnianą, ale to jest okleina, prawdopodobnie właśnie taka naklejka imitująca drewno, ponieważ prawdziwe drewno to obudowa tak naprawdę, a na górze to jest okleina. Także to jest, to na górze wygląda jakby było ciosane prosto z drewna, ale to jest tutaj naklejka. Tutaj mamy takie suwaki. Pierwszy suwak jest to poziom głośności. Zaraz jak będziemy słuchać radia, to tym się pobawimy. Z tego co pamiętam, ten suwak to były basy. Taka na dole tutaj ikonka. Tak, obok ikonka klucza wiolinowego. No to był czysty dźwięk, tak? Jak damy na dół, to będzie taki przytłumiony dźwięk, jakby, wiesz, przez szmatę słuchać w głośniku. Im wyżej, to taki bardziej czysty. A tutaj jeszcze ostatni suwak. No to wybieramy sobie kolumnę, czy lewa kolumna, czy prawa, właściwie trochę odwrotnie zrobiłem. Tu na górze jest L, a na dole P, na dole P, prawa. Czyli sobie przesuwamy dźwięk między jedną a drugą kolumną. Kolumny mam, wprawdzie nie oryginalne Unitra, ale też bardzo fajne, niemieckie firmy CAT. Za chwilę też pokażę z tyłu tam taką tabliczkę znamionową, to zobaczycie sobie dokładnie, jaką mają moc.
Drugą mam postawioną tutaj, więc za chwilę sobie posłuchamy muzyczki. No tutaj, tak jak wcześniej już mówiłem, włącznik lub wyłącznik. Jest też taka tutaj obok tej tarczy częstotliwości, taki wskaźnik mocy. Później to też jeszcze będę pokazywał. Ta czerwona dioda zapala się, gdy złapiemy częstotliwość prawidłowo, czyli będzie czysty dźwięk, ona się wtedy zapala. Tutaj mamy gniazdo słuchawek, tylko jeszcze nie udało mi się ustalić dokładnie, jaki to jest wtyk. To nie jest, znaczy to jest pięciopinowy, tak, ale nie 5 DIN, tylko jakoś inaczej on się nazywa, bo pięciopinowe są z tyłu gniazda, za chwilę wam je pokażę. To była chyba jakaś korekta dźwięku. Tu możemy podłączyć, zdaje się, magnetofon lub adapter na płyty winylowe. Tutaj mamy fale krótkie i mamy UKF, czyli FM. Radio było przestrajane, z tego co wiem, ponieważ no, dużo takich odbiorników, które są sprzedawane na Allegro, Olix, no nie są przestrojone i odbiera tylko jedna fala, Polskie Radio, program pierwszy. No to ja kupiłem właśnie taki egzemplarz, który jest już przestrojony. Być może jest słabo przestrojony, ponieważ nie wszystkie radiostacje odbiera, ale to też może być kwestia tego radia. Zaraz przejdziemy do tematu dalej i będziemy tutaj ustalać, czy odbiera mi to dobrze, czy źle. Za komuny ogólnie te fale były zabronione, tam zablokowane jakoś tak. To ja za komuny nie żyłem, to dokładnie tam nie wiem, no były zagłuszane te radio Wolna Europa i inne, i dlatego jeśli ktoś chciał później słuchać tego, to musiał to przestroić na UKF. Przeróbka podobno nie jest dosyć trudna w wykonaniu, wystarczy tam podobno jakieś kondensatory wykruszyć i chyba za dużo tam rzeczy innych nie trzeba robić. Tutaj kolejny przycisk, też korekta dźwięku i suwak do zmiany częstotliwości. Za chwilę będziemy się w to bawić. Zobaczmy teraz ten radioodbornik z tyłu. Oto i tył tego radioodbiornika. Na górze mamy jeszcze takie wywietrzniki, jeśli by się przegrzało. Takie otwory wentylacyjne bardziej. Tutaj możemy podłączyć antenę. Z lewej strony właśnie do FM, z prawej do AM. Zaraz wam pokażę, jak to podłączam, bo normalnie można tutaj druta wsadzić, ale profesjonalnie powinno to być robione inaczej. Tutaj są właśnie te gniazda pięciodinowe. Do pierwszego z lewej możemy podłączyć adapter na płyty winylowe, do tego z prawej strony magnetofon. I z tego co pamiętam, jeśli byśmy podłączyli oba, a przycisk z przodu jest tylko jeden, bo ja kiedyś miałem takie radio w latach 90, to chyba dźwięk idzie wtedy z obu. To tak jest zrobione, że nie wyklucza się jeden dźwięk między drugim, z tego co pamiętam. I jaki tutaj wtyk trzeba wpiąć? No proszę zwrócić uwagę, jest właśnie to pięciodinowe gniazdo, zupełnie podobne jak do Atari 65XE czy do Sega Mega Drive, czyli właśnie taki wtyk. Oczywiście te piny są wtedy inaczej podłączone do Segi i do Atari i do tego tutaj radioodbiornika, jeśli chcemy właśnie podłączyć magnetofon albo adapter tutaj na winyle, albo zupełnie co innego, możemy telefon nawet komórkowy podłączyć, cokolwiek. Więc tak to sobie wpinamy. I zaraz nawet jak będziecie chcieli, no tutaj, znaczy, to mogę wam pokazać, nawet taki z telefonu mogę tutaj podłączyć sobie muzyczkę z YouTube'a czy cokolwiek, albo nawet swój kanał na YouTube puścić na tym radioodbiorniku. No mamy ponownie logo i model, tak jak mówiłem, prawidłowy to jest DSS201 14001. Tutaj zachęcam do wpisywania się w komentarzach znawców, którzy potrafią rozszyfrować, czym się różniły te wszystkie modele. One są wszystkie wypisane na Wikipedii chociażby, ale no mój model jest taki i może ktoś będzie w stanie powiedzieć, z którego roku on jest lub z okolic którego roku. Tutaj mamy gniazda głośników. Też mogę to pokazać. Normalnie można by było druciki tutaj wsadzić w plus i w minus i zapałką to tak docisnąć, żeby nie wypadało, natomiast prawidłowo to musimy mieć taki wtyk. Ja właśnie ostatnio to kupiłem bodajże za 4 zł był jeden taki wtyk i w środku go tam odkręcamy. No to w sumie mogę pokazać, jak ktoś nie zna, jak ktoś zna, no to będzie teraz tutaj, uważam, że marnuje czas. No i przykręcamy je do tych tutaj styków śrubkami. Bodajże za 4 zł ten wtyk kupiłem, czyli oba to było 8 zł.
Teraz możemy to legitnie sobie legalnie tutaj wpiąć, nie? O, proszę bardzo. I już nawet nie powinienem tego robić przy włączonym, bo właśnie przed chwilą mi buchnęła tutaj kolumna. Nie powinno się tego robić, ale to nic się nie stało. I tak samo drugi z drugiej strony. Drugi mam tutaj, więc za chwilę jak sobie przestawimy radio, to podłączę i wam pokażę. No co jeszcze? Tutaj mamy napisane, że przed wyjęciem odbiornika z obudowy oraz przed wymianą bezpiecznika sieciowego wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Chronić odbiornik przed wilgocią. Oczywiście, że tak. Dobra, proszę państwa, to teraz ja proponuję, żebyśmy za chwilę sobie to podłączyli. Tutaj. Oczywiście będę musiał na chwileczkę wyłączyć kamerę, posłuchamy sobie muzyczki. Jeszcze chciałbym wrócić do tego oldschoolowego tutaj, do tej oldschoolowej anteny. Jak ją przerobiłem? Dziadostwo, można powiedzieć, i z wyglądu, i z działania, ale chciałem po prostu mieć coś takiego w pokoju retro, żeby to wyglądało, tak pasowało, tak vintage, tak z wyglądu i do tego radioodbiornika, nie? Telewizji już na tym nie można odebrać, ponieważ już jest w Polsce tylko cyfrowa telewizja. Analogowe częstotliwości zostały przekazane wojsku. Wtedy chyba, kto tam wtedy był ministrem? Sikorski, czy Klich, czy kto tam był tym ministrem? Chyba obrony narodowej, i on podpisał takie pismo, że przekazuje wszystkie te częstotliwości telewizyjne, żeby wojsko mogło z nich korzystać. No szczerze powiedziawszy, wątpię, że wojsko z nich korzysta, a szkoda, bo nadal można by było telewizję na starych odbiornikach i telewizorach odbierać. Myślę, że na pewno nie jedna stacja telewizyjna by taki sygnał nadawała. No ale Polska to jest bardzo dziwny kraj, no. Może nie będę teraz tego rozwijał, ale jestem z tego bardzo niezadowolony. W każdym razie, no trochę słaba jest ta antena, bo normalnie, profesjonalnie to powinienem kupić antenę zewnętrzną, którą bym sobie na balkonie czy na ścianie budynku zamontował, przywiercił, wywiercił jakieś dziury i to zaczepił, ale raz, że nie chce mi się, dwa, że to kosztuje, trzy, że nawet tutaj właściciel tego budynku za bardzo na to nie pozwala, a cztery, tak jak mówiłem, wolę mieć taką vintage'ową, starą antenę, żeby po prostu chociażby był klimat. Proszę zwrócić uwagę, ona ma taki tutaj takie pokrętło, właściwie to miała, ponieważ jest urwane i za bardzo nie wiem, co ona przełączała. Podejrzewam, ponieważ w środku jest taka płytka, że było to przełączane między tymi teleskopowymi antenami, a tą tutaj główną. No niestety to pokrętło jest połamane, można by było je dorobić, natomiast ja całkowicie zupełnie to przerobiłem, ponieważ oryginalny przewód był też tam urwany od tych teleskopowych antenek, po prostu ktoś to urwał kiedyś, albo to gdzieś walało się, upadło komuś coś i obie anteny po prostu latały, były po prostu wyrwane z tego plastiku, więc przykręciłem je na śrubki, ale że śrubki tutaj niszczyły plastik, no to jeszcze podłożyłem jakieś takie dwie tutaj kawałki plastiku, żeby to jakoś się trzymało tak lepiej. No może niezbyt to estetycznie wygląda, ale ma działać, prawda? I działa. Ten przewód oryginalny, który tutaj był, no to sobie złapałem tutaj z drucikiem, ponieważ on był z bolcem. Natomiast ja potrzebowałem tutaj wtyk bez bolca i dorobiłem drugi taki kabel, tutaj właśnie miałem taki nowy, więc go dorobiłem i bezpośrednio ekran wpiąłem do tej anteny teleskopowej, a miedziany drut do tej, nawet tutaj trochę widać, że opasa tę antenkę teleskopową. I ominąłem całkowicie tę gałkę tutaj, całą tę płytę główną tam, która w środku jest. Czyli ta antena teoretycznie jest dla wyglądu i ta nie działa, ale podejrzewam, że ta byłaby tylko dla telewizji. Teraz wyjaśnijmy sobie, dlaczego potrzebowałem wtyku tutaj żeńskiego. Dlatego, że dokupiłem właśnie taki tutaj takie coś, takie urządzonko z Niemiec, przyjechało. Przejściówka właśnie na antenę FM i AM z takim oto dosyć nietypowym wtykiem. Po raz pierwszy coś takiego w ogóle widzę. No to właśnie jest coś dosyć starego, właśnie z lat 70-tych, 80-tych, dzisiaj już zupełnie nieużywane, chociaż może w jakichś nowych odbiornikach, może gdzieś ktoś to jeszcze coś takiego używa. I tu jest właśnie męski wtyk, do którego mogę wpiąć właśnie to, ten żeński, pod tej antenki. I to mogę wpiąć teraz z tyłu tego radioodbiornika, zobaczcie. Ponieważ tak jak pokazywałem, właśnie jest tutaj dosyć takie dziwne gniazdo, więc to pierwsze, jeszcze zwróćcie uwagę, z takim dodatkowym plastikowym bolcem i rzeczywiście tutaj jest taki otwór, będzie siedzieć stabilnie.
O. A drugi od AM, od dwóch anten tutaj AM, będzie siedzieć to tutaj właśnie. I fajnie, dlatego to kupiłem. Normalnie można by było kupić już gotową antenę z takimi wtykami, jakie tutaj są właśnie do tych gniazd, ale tak jeszcze raz mówię, właśnie fajnie, że mam tą oldschoolową antenę. I teraz może sobie, proszę Państwa, przestawmy to, żeby było tutaj elegancko i odpalmy jakieś radyjko. No to zaraz pobawmy się i poszukajmy jakichś tutaj, poszukajmy stacji radiowych. Antenę postawiłem troszeczkę wyżej, żeby lepiej odbierała. Normalnie powinna być na zewnątrz. Trochę charczy, nie? A to nic. Normalnie powinna być na zewnątrz, na balkonie. Lepiej by odbierała. I proszę zwrócić uwagę, zapala się czerwona właśnie kontrolka wtedy, kiedy złapaliśmy falę prawidłowo. Tu jakieś zakłócenia mamy. Telewizja kablowa 4K już od 24 zł. Najszybszy internet. Gdy na loterii życia znów trafiłeś pusty los. Jak dobrze wtedy. Lecimy dalej. O, jakieś reggae. Zwrócić uwagę, teraz właśnie jaka była czysta, tutaj czysty dźwięk, aż zapaliła się czerwona kontrolka. Chyba na razie jedyna fala, która się dzisiaj dobrze udała odebrać. I ogólnie, no za dużo radiostacji jak dzisiaj nie odebrałem, więc problemem może być albo ta antena, albo to, że nie jest na zewnątrz ta antena postawiona, albo że radio jest źle przestrojone. No są trzy różne tutaj warianty. Teraz może tak, może spróbuję przestawić antenę, złapiemy coś może jeszcze innego, może bliżej balkonu ją postawię i spróbuję jeszcze tutaj Wam za chwilę podłączyć telefon, pokażę Wam, że normalnie z telefonu można też sobie puszczać muzyczkę, służy tutaj jako taki tutaj ten wzmacniacz. Okej, postawiłem antenę troszeczkę bliżej balkonu, zobaczmy czy uda nam coś jeszcze ciekawego złapać. Tak, może tutaj, żeby było widać jak kręcę, prawda? Tu dwie fale jakieś się nakładają, jedna na drugą. Że przeciętnie wysportowany człowiek, czyli nie musi być mega sportowcem, tylko tak po prostu, ktoś kto dba w miarę o ruch, o to, żeby trochę się ruszać, przechodzi w swoim życiu dystans, no właśnie. Czy ktoś by z Państwa wiedział? Równy 5 okrążeniom Ziemi. Czyli w ciągu swojego życia 5 razy dookoła Ziemi mniej więcej, tak uśrednili naukowcy.
No... No dobra, 5 razy dookoła ziemi przeszliśmy. Czeka. Name, Kate Bush, Celine Dion i tak dalej. No, teraz mamy więcej radiostacji. Widzę, że już więcej łapię, bo bliżej dałem antenę, bliżej okna. Znacznie więcej teraz łapiemy. Ale tu na przykład cisza teraz. Myślę, że to naprawdę kandydat na ołtarze. Radio Maryja. Wojnie postarałem się i napisaliśmy na jego temat pracę biograficzną we Wrocławiu. Kardynał Rubin wydrukował w Rzymie świadectwo całego jego życia, najważniejsze dokumenty. Dobra. Ale nie ma o to do kraju wrócić. O, jak ładnie odbiera Radio Maryja. Proszę bardzo. To... Dopiero kiedy komunistycy przegrali. Mogliśmy te książki sprowadzić i w drukarni w Sandomierzu wydrukować. Wydawców mamy więcej, to głównie młodzi ludzie dołączają, czy niekoniecznie, czy już są tak naprawdę mocno dorosłe osoby? To jest różnie. Naprawdę stojąc w kolejce do ambulansu, ja jestem zawsze po 8, także dużo obserwuję, bo trzymam sobie kolejkę. Ambulans przyjeżdża o 9 i są osoby z każdej grupy wiekowej. Dobra, próbujmy dalej. To reklamy jakieś? Coś tutaj łapie, ale nie do końca. Tutaj nie do końca, zaszumione. Zaszumione. O, jak ładnie. O, jak ładnie muzyka leci. No tylko muszę to pomijać, bo mi YouTube cały film zablokuje. Tu też coś muzyka gra. I chyba zbliżamy się do końca. Tu już chyba więcej nic nie złapię. Zaraz zobaczę. Chociaż może. O, jest jeszcze coś. Eros Ramazzotti. Ładnie, ale się kontrolka nie pali. Nie wiem dlaczego. Widocznie nie aż tak dobrze było to odebrane. Bo skalę ciekawa była ich psychologia, nie zwracali na to uwagi. Potem do poboru stawałem i też nie wytknięto mi różnicy wieku. Wszystko zresztą było wtedy mocno poplątane, dlatego nikt nie przywiązywał uwagi do szczegółów. Te wszystkie papiery trzeba było zanieść na komisariat. To był gmach Towarzystwa Strzelców niedaleko klasztoru ojców karmelitów. Do tego komisariatu poszedłem z papierami. No dobra, no opowiada tutaj gdzieś poszedł na komisariat. I to już koniec tutaj, tak? Zróbmy jeszcze w środku coś. No i wszyscy zastanawiamy się, co ze stopami procentowymi. Aż 2 dni się będą naradzać. To musieli się bardzo... Jeszcze może Radio Maryja, zobaczmy co tam jeszcze opowiadają. Gdzieś tutaj to było. Możemy używać. Tak jak to chyba ja to. Z tego czasami skorzystam, no to tak naprawdę wchodzenie do lekarza bez kolejki. Nie, to nie na to. Przykład, bo nazwisko. O, tutaj. Miałem nazwisko tego, za kogo chciałem się zameldować. A to chwileczkę, no to Radio Maryja na dwóch falach zbiera tutaj.
I tak siedzę. I gdzieś tutaj, tak? Jak to możliwe? To ja z dwóch różnych regionów odbieram ryzyka? Spokój, wiedząc, że mnie obserwują. I co ciekawe, jeden z tych, którzy mnie kontrolowali, wezwał mnie nad ranem i powiedział: ja ciebie wypuszczę, ale nie możesz do Lwowa przyjść bez naszego pozwolenia. Co do niego przemówiło? Ja myślę, że w tej służbie byli ludzie i ze wschodu, Ukraińcy i wierzący nieraz. No jeszcze pojedźmy dalej, no żeby nie było, że tak już tutaj. Chyba Michael Jackson, tak? O, jak ładnie. Kontrolka nawet zapaliła się. Jak ładnie odbiera. No, zobaczymy, czy coś jeszcze złapiemy ciekawego. Ładnie gra. I tutaj. A tutaj bardzo ładnie te trzy stacje po kolei odebrały. Bez żadnych szumów. No dobra, to tyle. No niestety muszę przyznać, że nie mogę złapać żadnych fal krótkich. Są same tylko zakłócenia. I nie wiem, czy to jest właśnie dobrze, czy źle przystrojone, ale absolutnie nic nie mogę znaleźć na żadnej. Może faktycznie trzeba było mieć antenę na zewnątrz, ale ja kiedyś normalnie z domu to łapałem. Nie ma tu nic na SC. Na SC w ogóle jest cisza. Nie wiem, czy tak powinno być. Szczerze to nie wiem. K1 też cisza. I K2 też cisza. Tylko na U mam. To jest U od UKS, zdaje się, tak? Dajmy sobie jeszcze tego Radio Maryja. Frekwencja przekroczyła 500 000 osób, czyli była niewiele niższa niż najnowszych. Gdzie to było? Tu? Ja nie mają, ale jak skażu, to mnie dają. Dobra, chciałbym jeszcze jedną rzecz pokazać. No to wieczorem przyjdź, mówi. Wieczorem przyszedłem. Tutaj ten suwak, tak jak pokazywałem, jest od na 5 lat. Kolumny, czyli na przykład dajmy na L. Rzecz. No to słychać teraz tylko tę kolumnę. Zamieszkać. Teraz damy na P. Musiałem też stanąć do poboru. Teraz słyszę tylko tutaj dźwięk. Wreszcie, chyba w maju 1941 roku. I teraz z powrotem na środek. Ksiądz Frankl zebrał. Tak jak mówiłem, tu są, sali, tu jest gdzieśmy się na wykładzie czysty prowadzili. Dźwięk. Możemy zrobić teraz taki stłumiony. Tramwajami. Nigdy tak nikt nie słucha chyba, nie? Miasta. I tu basy. To było duże. Bez basów? Zniknąć dzisiaj w nocy. I z basami. Gdy będzie czas, ja was wezwę. Teraz uciekajcie. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Teraz zrobimy sobie tak. Ja pokażę mój patent, jak podłączyć telefon do tego radioodbiornika i sobie na chwilę coś z YouTube'a puścimy. No, korzystam sobie z takiego patentu. Mam taką kostkę Euroskart i wziąłem tutaj dwie kostki z Cinchena Skart z PlayStation 1 i z PlayStation 2. Do jednej tutaj czerwonym i białym przewodem podłączam ten kabel 5-odinowy, który idzie tutaj właśnie. Go sobie tutaj wpinam do tego gniazda na magnetofon. A drugi tutaj kabel, ten żółto-biały, idzie tym przewodem i mam na końcu właśnie jacka, którego podłączymy sobie teraz na przykład do mojego telefonu. Na przykład mam tutaj odpalony mój kanał
drugi ratujemy polonezy Moto Retro Press. Proszę bardzo, wpinam zwyczajnie jacka. I teraz tak. Włączamy radio, włączamy tutaj tym klawiszem magnetofon. No i włączmy sobie na przykład jakiś mój ostatni filmik albo zwiastun mój na YouTubie. O, proszę bardzo. No i proszę bardzo, wszystko leci już z kolumn. Cześć, ja nazywam się Oskar i witam was. I możemy sobie podgłośniać właśnie na którym tym pojazdy takie jak polonezy, albo po prostu sobie normalnie w telefonie. Także służy też to normalnie jako wzmacniacz. No może puśćmy sobie jakąś muzyczkę na przykład dla odmiany, zamiast żeby słuchać dwa razy mnie. No jesteśmy na kanale retro, no to może muzyczkę tutaj z Super Mario Bros. No i proszę bardzo, mogę dodać sobie basy. No zobaczmy, do czego to jeszcze było. Chyba bardziej przestrzenny dźwięk jakiś taki wychodzi wtedy. To parametry moich kolumn. Wszystko jest napisane po niemiecku. Mam te kolumny od początku lat 2000. Kiedyś kupił mi je mój ojciec w prezencie. Ciekawe, czy ta strona internetowa jeszcze działa i czy ta firma jeszcze działa. Nawet były 3 lata gwarancji. No i tutaj będę bardzo wdzięczny, jeśli są eksperci, czy mogą powiedzieć mi, czy możecie mi powiedzieć, czy te kolumny są dobre, czy tutaj się nie spali nic. I z tym radioodbiornikiem Unitra i z tymi kolumnami. Ja myślę, że nie, ale lepiej dmuchać na zimne, prawda? No i tak z grubsza mniej więcej to wygląda. To jest bardzo fajna zabawka, bardzo fajnie sobie można puścić jakieś radio wieczorem. Zwłaszcza jak na przykład, gdy wyłączę żarówki, wyłączę tutaj oświetlenie w pokoju i te zielone podświetlenie tak fajnie tutaj robi klimacik, robi robotę. Można sobie właśnie puścić coś z telefonu, na przykład Sylwestra z Dominiką właśnie tak spędzaliśmy przy tym radiu, oczywiście nie całego Sylwestra, ale tam przez pół godziny czy przez godzinę sobie tak posłuchaliśmy czegoś w radiu, czegoś z YouTube'a. Także no fajna zabawa, no. Dużo osób takie radiostacje, takie radioodbiorniki wyrzucało w latach 90., w latach 2000, bo staroć, bo złom, bo kup jakiś Sony, kup Panasonic, kup Philips czy coś. To jest ojkofobia. Ludzie w Polsce nienawidzą wszystkiego, co polskie. Tak samo i polonezów, i jakichś syrenek, żuków, maluchów, polskich radioodbiorników Unitra, czy tam jakichś tych tonsil głośników i wielu innych polskich sprzętów. No po prostu wpiszcie sobie na Wikipedii hasło ojkofobia, czyli wszystko, co polskie złe. A jak widać działa i zobaczcie, jaki fajny klimacik robi. Jest filmik. Myślę, że sporo osób też takie radio ma. Myślę o was właśnie, że macie takie radio albo inne właśnie w domu, na przykład było jeszcze Radio Śnieżka, Radio Beskid i wiele, wiele innych. Napiszcie w ogóle w komentarzach, jakie właśnie sprzęciory z tamtych lat macie. Pochwalcie się. Zapraszam też na naszą grupę Polska Scena Retro na Facebooku, też tam można się pochwalić takimi sprzęciorami. Wstawić zdjęcia, wstawić filmik. No, wielofunkcyjny tutaj sprzęcior. Może kiedyś dorobię się jeszcze jakiegoś adaptera na płyty winylowe, to też bym tutaj winyle do tego podłączał i sobie z tego słuchał. Fajnie by było. Także fajna zabawka, no. Postaram się jeszcze tutaj wam nagrać, jak to w nocy wygląda. To w momencie, gdy o tym mówiłem, to też zobaczycie, jak to fajnie w nocy się tutaj rozświetla ta zielona tarcza. I uważam, że zielona ładnie wygląda niż ta pomarańczowa. Także no, miałem ten radioodbiornik w latach 90. Dostałem tak jakby po mojej prababci, która przeprowadzała się z Czarnej Białostockiej do Białegostoku i nie chciało się jej wszystkiego takiego przewozić. Potem sobie nowe kupiła radio, takie już z lat 90. No to ja wtedy je dostałem, natomiast pewnego dnia wracam ze szkoły i patrzę, nie ma mojego radia. Okazało się, że mój dziadek oddał je mojej nauczycielce, która była też sąsiadką. Jaki byłem zły! Jaki byłem zły, dlatego sobie teraz to kupiłem. Taki, można powiedzieć, ja wiem, prezent dla siebie, taki tutaj uprzyjemniacz z okazji końca 2022 roku, no bo właśnie Sylwestra sobie z tym zrobiliśmy. No i będę sobie co jakiś czas tutaj słuchał różnych rzeczy.
Właśnie pytanie tutaj do osób, które się orientują, czy jeszcze jest radio Złote Przeboje, czy ja stąd, gdzie teraz mieszkam, mogę je odebrać, czy tutaj w tym rejonie nie ma, bo w sumie teraz przełączałem, to żadnego takiego, jakichś klasyków nie odebrałem. No i jeszcze jest Trójka Polskie Radio. Ja bardzo lubię taką audycję Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz prowadzi. Tylko wcześniej to było emitowane bodajże w czwartki o 21.40, a zobaczyłem, że teraz przenieśli tę audycję na bodajże poniedziałki albo wtorki o 3 w nocy. Ludzie, to jeśli ja chcę posłuchać sobie Marka Bilińskiego albo Jean-Michel Szolżara albo Klausa Schulza czy Tangerine Dream, to ja muszę we wtorek o 3 nad ranem budzić się, posłuchać tam chyba 40 minut to, czy tam pół godziny ta audycja trwa i wrócić spać, tak? No, ktoś, kto za to odpowiada i przeniósł to na 3 nad ranem, to jest po prostu geniusz. Order jakiś z ziemniaka należy mu się kurde, dać. No ciekawe, kto tam teraz jest prezesem Trójki, bo tam się często zmieniają, jak się zmienia jakaś ta partia rządząca, czy PiS, czy PO, czy SLD, czy tam ktoś tam jeszcze, czy tego PZPR, to zawsze kto inny tam jest prezesem i zawsze rozpierdala te radio. A dużo ludzi mówi, że to dobre radio i zawsze przychodzi jakaś nowa ekipa i to rozpierdala. Tam chyba jeszcze i Wojciech Mann był kiedyś w tej Trójce, chociaż tej audycji nie słuchałem, ale lubię Manna. Potem go chyba wywalili teraz gdzieś tam w jakimś prywatnym radiu, Radio Weekend, czy coś takiego w Warszawie, gdzieś tam prowadzi jakieś audycje. No ja nie jestem jakimś takim stałym słuchaczem radia w samochodzie, na przykład w ogóle nie mam radia, wymontowałem w jednym i drugim Polonezie, ale czasami lubię sobie odpalić, włączyć, zobaczyć, no sami widzicie, no kupiłem i jest zabawa, jest gra gitara, także no pochwalcie się, jakie radioodbiorniki wy macie w waszych zbiorach, coś może tutaj zrobiłem źle, może coś tutaj mógłbym poprawić, jeśli chodzi o odbiór, o antenę, może coś mi doradzicie. No zapraszam tutaj do takiej dyskusji. Dzisiaj nietypowy odcinek, bo takich odcinków o takich radio odbiornikach to rzadko nagrywam na mój kanał. Kiedyś nagrałem dwa odcinki o magnetofonach i kasetach magnetofonowych, jak ktoś chce, to niech sobie odszuka te odcinki na moim kanale. No czasami coś takiego też wstawię, też żeby nie tylko gry, nie tylko konsola, ale też czasami coś też innego, także zapraszam do wspólnej tutaj zabawy i w następnych tutaj dniach wracamy do gier. Myślę, że pojawi się Pegasus, PlayStation 1, Dema na PlayStation 1, na PlayStation 5 myślę, że pokażę Ghostbusters, czyli nowa gra, która wyszła na PlayStation 5, ale na podstawie filmu z lat 80. Pogromcy Duchów. I jeszcze mam Amigę 500 Mini, więc tam jest sporo gier do pokazania i można sporo gier na pendrive'ie odpalać. Także dziękuję bardzo, proszę zostawić łapkę do góry i udostępnić mój film na Facebooku, żeby inni tutaj zobaczyli, kto nagrywa takie fajne filmy o retro. I napisać właśnie komentarz, tak jak przed chwilą mówiłem, na te różne tematy, które poruszyłem. I zapraszam również do zasubskrybowania kanału, czyli zostawienia suba i obejrzenia starszych materiałów, których na kanale mam nagranych już ponad 1700. Także dziękuję bardzo, miłego dnia i miłego odbioru. Cześć! Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie, Moto Retro Press, na którym pokazuję klasyczne pojazdy takie jak Polonezy, Fiaty 125P, Maluchy, Syrenki, Żuki i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut. Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie Polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej, w tym także remont mojego Poloneza Karo Plus i Poloneza Borewicza. Ponadto pokazuję relacje z różnego rodzaju imprez, zlotów czy pikników militarnych, wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe, autobusy, ciężarówki i samochody z filmów, na przykład DeLorean z Powrotu do Przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers, czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retro Press na YouTubie. Po prostu wpisz na YouTubie Moto Retro Press, ratujemy Polonezy.